Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Iwona Rzucidło, radca prawny, doktor nauk prawnych. Pani doktor, pani mecenas specjalizuje się w sprawach frankowych. No i my dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy. Pani mecenas, za wschodnią granicą toczy się wojna, mamy inflację, podwyżkę stóp procentowych. Jak ta wojna uderza w portfele Polaków, jeżeli chodzi o kredyty? Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście ma Pani rację, że związek pomiędzy wojną a portfelami Polaków występuje. Trochę słabiej sobie radzimy w ogóle gospodarczo, ale ze względu na wojnę ten kurs franka szwajcarskiego, chociażby w odniesieniu do kredytobiorców, kredytów frankowych tak zwanych, poszybował w górę wraz z wybuchem wojny. Też złotówka niestety się osłabia w związku z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wobec czego coraz bardziej niekorzystna sytuacja występuje po stronie kredytobiorców frankowych, ale także dodatkowo wojna jest, oczywiście nie jest wyłącznym czynnikiem, ale jest nie bez znaczenia też dla podwyżki stóp procentowych i dlatego też kredytobiorcy złotówkowi, którym podwyższono raty kredytu, też cierpią z powodu wojny. A myśli Pani, że kredytobiorcy złotówkowi mogą powtórzyć los frankowiczów? Nawet nie tylko mogą, ale rzeczywiście to się dzieje już, dlatego że duża część kredytobiorców złotówkowych już jest bardzo bliska płacenia dwukrotności raty kredytu, podobnie jak kiedyś frankowicze, po tym jak kurs franka poszybował drastycznie w górę. Więc oni już zbliżają się do płacenia dwukrotności raty kredytu. Niektórzy mówią nawet, że to będzie jeszcze więcej. Więc w tym zakresie dzielą los kredytobiorców frankowych. Natomiast jest jedna istotna różnica polegająca na tym, że ta wysokość rat w przypadku złotówkowiczów wynika ze wzrostu WIBOR-u, czyli takiego wskaźnika referencyjnego, który jest składnikiem oprocentowania. Oprocentowanie w większości kredytów w Polsce to jest suma WIBOR-u i marży banku. No i gdy WIBOR jest wysoki, no to oprocentowanie kredytu, czyli ta część odsetkowa raty kredytu jest wysoka. Natomiast w przypadku frankowiczów całość raty, również kapitał pozostały do spłaty jest zależny od kursu franka tym razem, szwajcarskiego. W związku z tym oni mają sytuację tak globalnie w odniesieniu do całego kredytu jeszcze gorszą, dlatego że ich kapitał do spłaty, nie tylko sama część odsetkowa raty, zależy od wahań jakiegoś zewnętrznego wskaźnika. Pani mecenas, to co ma zrobić przeciętny Kowalski, który ma kredyt, no i będzie spłacał ten kredyt jeszcze dość długo, w sytuacji, kiedy, no tak jak pani powiedziała, niejednokrotnie już dwukrotnie płaci miesięczną ratę. Czy ma się jakoś dogadywać z bankiem, czy ma zostawić ten kredyt i nie płacić? Jakie tu jest wyjście? Więc jeśli chodzi o kredyty złotówkowe, to sytuacja jest zmienna i w tym momencie właściwie nie widzę jakiejś wielkiej sensowności finansowej, takiej z perspektywy po prostu pieniędzy, które mógłby zaoszczędzić kredytobiorca złotówkowy, na jakieś doraźne dogadywanie się z bankiem. Mam tu na myśli przede wszystkim przejście na oprocentowanie stałe, dlatego że dużo ekspertów mówi, że już właściwie nie skoczy aż tak bardzo WIBOR i stopy procentowe, które wpływają na WIBOR, na tyle, żeby oprocentowanie, przejście na oprocentowanie stałe na co najmniej 5 najbliższych lat się opłacało. Oczywiście renegocjować umowę z bankiem i co prowadzi do podpisania aneksu do umowy kredytu, można zawsze, natomiast nie zawsze jest to opłacalne. Sugerowałabym kredytobiorcom, którzy potrzebują pomocy, skontaktować się z zwłaszcza kancelariami prawnymi, no jest ich bardzo niewiele, ale są kancelarie, które się zajmują właśnie pomocą kredytobiorcom złotówkowym i będą w stanie ocenić, czy dochodzi do takiej sytuacji, w której jakieś ruchy doraźne względem banku są opłacalne. W tym momencie może się okazać, że dla zdecydowanej większości kredytobiorców złotówkowych te ruchy są nieopłacalne już dlatego, że to już sytuacja jest zbyt zaawansowana i po prostu to z perspektywy finansowej nie będzie korzystne,
ale może się okazać, że działanie długoterminowe, to znaczy ostatecznie pozew przeciwko bankowi, spowoduje na przykład stwierdzenie nieważności umowy takiego kredytu, co będzie się wiązało z tym, że kredytobiorca zwróci bankowi tylko kapitał kredytu, a nie jakiekolwiek odsetki, prowizje czy opłaty okołokredytowe. Pani mecenas, powiedziała Pani, że umowy długoterminowe mogą się nie opłacać, ale można wytoczyć proces bankowi. Mówimy o kredycie frankowym, tak? Nie, mówimy o kredycie złotówkowym. Złotówkowym. Rozwiązania krótkoterminowe są w tym momencie już raczej zbyt późno podejmowane. Trzeba to było zrobić wcześniej. Natomiast o wiele korzystniejszy niż wszyscy pozostali kredytobiorcy. W tym momencie uważam, że przy spodziewanych, prognozowanych wzrostach WIBOR-u to będzie nieopłacalne z tego powodu, że zawsze przejście na oprocentowanie stałe, czyli sama marża banku, jest droższe niż aktualnie w chwili przechodzenia na to stałe oprocentowanie, niż aktualna stawka WIBOR-u. Dlatego prognozowane wzrosty stóp procentowych i siłą rzeczy w związku z tym WIBOR-u mogą być nieopłacalne. Natomiast jeśli chodzi o kredytobiorców frankowych, to jedynym sensownym, a przede wszystkim opłacalnym dla kredytobiorcy rozwiązaniem jest pójście do sądu i walczenie o swoje pieniądze, co zresztą nie jest ani tak trudne, ani tak ryzykowne jak jeszcze wiele lat temu i jak się wielu kredytobiorcom wydaje. Czyli tak, ugoda frankowicza z bankiem nie ma sensu, ale do sądu podać bank to tak. Absolutnie ugoda nie ma sensu, dlatego że ugoda daje tylko ułamek tego, co można uzyskać w sądzie. Często kredytobiorcy udają się złapać bankom na to, że dostają jakąś propozycję przeliczenia kredytu na złotówkowy po jakimś kursie. Nawet często nie jest to kurs z dnia podpisania umowy kredytu, czyli tam 2 złote z kawałkiem, tylko często jest to kurs wyższy, ale co jest najistotniejsze, to przeliczenie wedle propozycji banku będzie dotyczyło nie całego kredytu od początku do końca, tylko tego, co pozostało do spłaty. Każdy wariant orzeczenia sądowego natomiast daje o wiele więcej kredytobiorcy. No teraz mówi się, że do 95% kredytobiorców wygrywa z bankami w sądach. No to rzeczywiście absolutnie warto iść do sądu po swoje pieniądze, bo to jest po prostu opłacalne. Pani mecenas, bo są jeszcze osoby, i to nawet bardzo dużo, które czekają na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE. Jakie są prognozy? Na jaki temat ma się wypowiedzieć TSUE? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej co chwilę się wypowiada na różne tematy. W tym momencie czekamy na kilka rozstrzygnięć, ale tak mówiąc zupełnie szczerze, nie potrzeba już czekania z pozwem frankowym na wyrok Trybunału. Dlatego, że Trybunał nie powie nic, co byłoby sprzeczne z jego orzecznictwem, dlatego, że Trybunał, często w przeciwieństwie do innych sądów, jest w swoim orzecznictwie bardzo konsekwentny i konsekwentnie wspiera konsumentów, w tym przypadku większość kredytobiorców frankowych, w dążeniu do dochodzenia swoich praw i odzyskaniu swoich pieniędzy, które im się słusznie należą. Więc tutaj właściwie nie liczyłabym na to, że jakieś kolejne orzeczenie Trybunału coś wielkiego odkryje albo coś zmieni. Warto natomiast iść jak najszybciej do banku, właściwie do sądu po swoje pieniądze, żeby je odzyskać od banku, dlatego że każdy dzień zwłoki no to są tygodnie i miesiące, bo nawet bardziej miesiące, przedłużenia na oczekiwania na rozstrzygnięcie sądu, dlatego że tych spraw wpływa po prostu coraz więcej. Pani mecenas, a jakie są podstawy prawne? Co takiego te banki, które zawierały z osobami kredyty frankowe, co takiego te banki złego umieszczały w klauzulach? No rzeczywiście jest tak, że te klauzule, o których Pani wspomina, mają niedozwolony charakter, ale nie tylko same klauzule niedozwolone, ale w ogóle ogólnie taka treść umowy, sposób jej zawierania, to co zostało powiedziane kredytobiorcy przed zawarciem umowy, też ma znaczenie i jest negatywnie oceniane przez sądy na korzyść kredytobiorców frankowych. I to są błędy bardzo różnego rodzaju.
Przede wszystkim one dotyczą tego, że umowa w takim kształcie nie powinna zostać zawarta. Jest umową nieuczciwą, rozkładającą ryzyko nierównomiernie. Kredytobiorca często został wprowadzony w błąd co do zakresu ryzyka. Ale nie chodzi tylko o samą świadomość kredytobiorcy, czy on wiedział, na co się pisze, czy nie wiedział. Chodzi też o to, że ta umowa jakby z punktu widzenia prawnego, bez względu na świadomość kredytobiorcy, czy wiedział, co robi, czy nie wiedział, ona i tak jest wadliwa i niestety nie może, musi zostać wyeliminowana z obrotu, nie może zostać. I dlatego to dotyczy takich sytuacji zwłaszcza, które skupiają się na tym, że nie tylko same raty odsetkowe są zależne, ich wysokość jest zależna od kursu franka szwajcarskiego, podobnie zresztą jak od Liboru, który jest jakby odpowiednikiem wskaźnika referencyjnego w kredytach walutowych. Tak, tutaj mamy w kredytach złotówkowych WIBOR, który tam się różnie waha, natomiast w kredytach frankowych mieliśmy LIBOR i mamy LIBOR, obecnie SARON z korektą. Więc to jest zasadniczo dopuszczalne przy ratach odsetkowych, na to ryzyko można się umówić, natomiast w przypadku kredytów frankowych to ten kapitał również pozostały do spłaty jest również zależny od kursu franka szwajcarskiego. Kredytobiorcy o tym często nie wiedzieli. Co więcej, kredytobiorca w chwili podpisywania umowy kredytu w ogóle nie wiedział, ile tak naprawdę musi oddać bankowi, a to, żeby określić ostatecznie kwotę kredytu i kwotę do zwrotu, jest jednym z elementów najistotniejszych umowy kredytu, tworzących ją. Więc jeśli nie ma tego elementu, który tworzy umowę kredytu, mówiąc w uproszczeniu, no to po prostu nie ma umowy kredytu. Do niej nie mogło dojść. Jest jeszcze oczywiście wiele różnych naruszeń po drodze dotyczących i pobierania poszczególnych opłat okołokredytowych i samej umowy kredytu, no ale te najistotniejsze wymieniłam. Pani mecenas, powiedziała Pani, że kredytobiorca nie wiedział, ile będzie musiał oddać. Co to znaczy, nie wiedział, ile będzie musiał oddać bankowi? To znaczy, jeżeli bierze Pani kredyt na przykład 200 tysięcy złotych i teoretycznie ma Pani 200 tysięcy w umowie, ale ta kwota zostanie odniesiona do kursu franka szwajcarskiego z dnia wypłaty i spłaty kredytu, to nie dość, że Pani nie wie, ile będzie Pani spłacać, ale także Pani redaktor nie wie, ile ostatecznie dostanie. Dlatego, że od umowy do wypłaty kredytu na konto kredytobiorcy no mija jakiś czas, zwłaszcza jeśli ona jest w transzach, więc kredytobiorca, jeśli to się przelicza, dzieli lub mnoży w zależności od tego, jaki to był rodzaj kredytu, przez kurs franka szwajcarskiego, no to kredytobiorca nie wie, ile dostanie, a określenie kwoty kredytu jest elementem, tak jak mówiłam, tworzącym umowę kredytu. Podobnie spłacając raty w odniesieniu do kursu franka szwajcarskiego, też kredytobiorca nie wie ostatecznie, ile kredyt go będzie kosztował tak finalnie, ażeby ten kredyt zamknąć, dlatego że kurs zmienia się w trakcie, przez te lata spłaty kredytu, no i kredytobiorca podpisując umowę nie ma świadomości, ile będzie ten kredyt kosztował. Oczywiście kredytobiorcy złotówkowi też nie mają, ale tylko co do części odsetkowej. Natomiast kredytobiorcy frankowi nie mają też co do części tego kapitału, który jest no jednak podstawową rzeczą, żeby wiedzieć, ile się pożycza, ile trzeba oddać. Dodatkowa jeszcze rzecz, która jest niedozwolona, jest taka, że banki określały jednostronnie kurs, po którym wymieniały franka szwajcarskiego do złotówki i odwrotnie. I to było bardzo nieuczciwym posunięciem, dlatego że w takim razie tylko jedna strona umowy, nie kredytobiorca, a bank, ma wpływ na kształtowanie wysokości zobowiązania drugiej strony. To nie jest uczciwe, jeśli pozwalamy na to, żeby tylko jedna strona wpływała na to, ile druga jej odda. Czyli konstrukcja umowy banku z kredytobiorcą była zła. I skoro są frankowicze, którzy walczą o swoje, no to wygląda na to, że nawet w tych niepewnych czasach mogą realnie wywalczyć sporo. Ale oczywiście, że tak. Tak jak mówiłam, do 95% mówi się, że kredytobiorców wygrywa w sądach. Tak wynika z prowadzonych statystyk, więc to jest jak najbardziej realne i to się dzieje w praktyce.
Pani mecenas, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Parada była Pięknie, dziękuję. Iwona Rzucidło, radca prawny, doktor nauk prawnych. Pani mecenas specjalizuje się w sprawach frankowych. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję pięknie. Forum Radia Rock Parada.